Witam was, moi drodzy, gorąco i serdecznie. Ja jestem Yuken, przed nami ósmy odcinek z Kebab Chef Restaurant Simulator i nadszedł, moi drodzy, wielki dzień, gdzie będziemy musieli się pożegnać z tą restauracją. Aż mi trochę smutno, bo się do niej przyzwyczaiłem, jakoś tak miała swój klimat. I nadszedł czas, że bierzemy 20 tysięcy kredytu, bo myślę, że przy takich obrotach, widzowie, no to trzeba zapłacić. Przy takich obrotach, słuchajcie, jakie robimy, spokojnie możemy ten środkowy kredyt wziąć, więc zostanie nam 13 tysięcy na ewentualne wydatki i będziemy musieli je spożytkować. No, zobaczymy, jak ta nowa restauracja tutaj, ona jest, rozumiem, pusta, więc będzie trzeba meble pokupować, oby nam kasy starczyło. Tu się kupuje, tak? Aha. Kupi co, już kupione? A gdzie jest? Ej, widzowie. Jak ja mam meble przenosić? Co to się stanęło? Zamknęli mi... Aha! Dobra, czyli ja... O kurde. Ja wszystko mam w tym. O kurde, ja mam teraz wszystko w ekwipunku. No to będzie co robić, widzowie. Zapowiada się ciekawie. Tutaj się otwiera? Tu się nie otwiera, okej. Okay. Ogródek mamy, no zobaczymy. Co to w tej restauracji? Kelner w środku już czeka. Oj! Gdzie tu światło się zapala? Strasznie tu ciemno. Nie, no widzowie, tu trzeba jakieś lampy zamontować, a my lamp w sumie nie mamy. No to już widzę pierwszy wydatek. No trudno. Sklep budowlany. Lampy. Kurczę, nie wiem czy... Wiecie co, ja nie wiem, czy bym się teraz wykasowywał w drogie lampy, czy bym nie kupił tych standardowych lamp, jakie mieliśmy. Bo jakby to wam powiedzieć, no po prostu... Aż tak mi nie zależy teraz, żeby się z kasą tutaj, wiecie, wypstykać. Kompletnie. Tutaj będzie kuchnia, więc tutaj może damy więcej lamp. W ogóle chyba tak musi być, żeby było to sensownie. Ja wiem, że powiecie, że teraz prymitywizm, bo kurczę, lampy takie daje, wiecie, taniocha. No ale pamiętajcie, że też no, musimy mierzyć siły na zamiary. Na ogródek rozumiem, że tutaj też można stoliki postawić. Tutaj stoi jakieś pudło. A, rozumiem. Ale co, to są jakieś... Czekajcie, czekajcie. My tu musimy się ogarnąć w jakiegoś błędu. Tutaj jest kibelek. No właśnie, może zrobimy kibelek. Zobaczymy, czy to coś zmieni. Ja rozumiem, że to jest jakiś kibelek, no bo to przecież nie będzie kuchnia raczej. Bardziej mi to na kibelek. Ciekawe, czy to będzie dla klientów. No dobra, no to trzeba to jakoś tak urządzić, że tutaj sobie taką wyspę zrobimy. No zobaczymy, jaki mamy, słuchajcie, ten ekwipunek. Ja się go trochę boję. Ojery, teraz wszystko od nowa. Kochani moi drodzy, wszystko od nowa. W sumie nie ma znaczenia chyba, od jakich szafek byśmy zaczęli. Ani cholery nie pamiętam, jak to było. No, pewnie będziemy to przestawiali w następnym odcinku. Na razie sobie zobaczmy, jak to tutaj działa. Potem była chyba szafka z dużą szufladą. Staram się to jakoś odtworzyć, aczkolwiek szafki i tak będziemy pewnie nowe później kupowali. To wam od razu mówię, że szafki pewnie będziemy później wymieniali, ale jakby no na razie nie ma, wiecie, nie ma presji. I teraz pytanie, czy my chcemy to tak zrobić już? Czy tam dać więcej miejsca, żeby były dwa palniki na zupę? Ja bym szafkę jedną dostawił, tu powiem wam szczerze, dokupiłbym. Na razie idziemy w taniochę, słuchajcie. Wiem, że ktoś z was to pewnie skrytykuje, ale trudno. Idziemy, chociaż te by mi się bardziej podobały. No, ale czy to mi się ma podobać? No te czerwone by były ładniejsze, ale czy nas stać na tyle szafek? Jak kupię 10, to jest 5 tysięcy. Kurczę. Tak wiecie, no tak wszystko fajnie, ale boję się ryzykować, powiem wam szczerze. Tak jak ja się ryzyka generalnie nie boję, kto mnie zna, ten wie. Ale w tym przypadku się trochę boję, słuchajcie, zaryzykować. Dobra, idziemy w to, co już znamy. Idziemy, widzowie, w to, co znamy. Ekwipunek. Bo tutaj też kwestia z kebabem będzie. 10 razy wolę to zobaczyć, a chyba jedna była tylko narożnikowa. Więc to jest raczej ta. Aha, dobra.
damy trochę więcej po prostu, chociaż nie wiem z drugiej strony, czy to w ten sposób powinienem dawać więcej miejsca, czy nie lepiej to sobie przedłużyć. No, ta wyspa moim zdaniem, słuchajcie, ja bym to zrobił inaczej, widzowie. My nie potrzebujemy tutaj nie wiadomo ile miejsca, bo przecież tam było wystarczająco miejsca. Myślę sobie, że lepiej to tutaj przedłużyć. Zobaczymy zaraz. Nie wiem, co my tu mamy. Biorę wszystko, jak leci. Metoda z szafkami na wydawanie posiłków, myślę, że się sprawdziła. Pewnie będą mi się jak zwykle szuflady myliły. Jeszcze nie wiem, gdzie zlew damy. Jeszcze na razie nic nie wiem, widzowie, generalnie. Z tych szafek to w ogóle nie ma pożytku, bo one... Tam nie można nic w nie wkładać. Przynajmniej to nie działa. No, troszkę może być, kurczę, ciasno. Ale to się zaraz przekonamy, jak wstawimy, słuchajcie. No nie wiem, czy jeszcze jedna szafka na naczynia nie powinna być w tej sytuacji. Ale z drugiej strony tyle miejsca mi wystarczy. Przecież my tu nie potrzebujemy, słuchajcie, nie wiadomo jakiego rozbiegu. My tu szpagatów nie będziemy robić, tylko mamy... No... Mamy mieć miejsce tylko po prostu na przyrządzanie potraw, więc jakby no szpagatów tu nie musimy robić. Na razie zrobimy byle jak, później... Słuchajcie, później poprzestawiamy. Wiem, że będziecie mnie za to krytykowali, trudno, ale... No nic wam nie poradzę. Najpierw ma to działać. Jakoś taką przymiarkę na razie robimy, później będziemy to jakoś... Fajnie, że lodówka się od razu zapełniona pokazała. Nie wiem, czy w tej sytuacji nie powinna być jeszcze jedna lodówka. Mam przeczucie, że tak. Tutaj jakiś stolik by mógł być, ale wyspa... A, bo wyspa, wam powiem szczerze, by mogła mieć pod... No... To zlew wtedy by mógł być tu i tu się by mogło to jakoś kończyć. Czekajcie, zobaczmy, co my mamy jeszcze w ekwipunku. W ogóle zobaczmy, jak pasują te szafki, bo to też będzie dosyć istotne. Ja myślę, że tutaj przy tej... W toalecie te szafki jak najbardziej można też poustawiać. Chociaż z dwie, trzy, zobaczymy. No, to jest. Dziwnie to jakoś tam wchodzi, ale dobra, głównie chciałem tutaj. Bo i tak oczywiście, słuchajcie, te szafki do tego będzie trzeba dokupić do jedzenia, bo to nam one nie starczą już w tej chwili. Szafka do wydawania posiłków, nie? Także... A ja... Zobaczcie, jaki to jest suchar. Na razie tak i zobaczymy, według tego sobie ustawimy, gdzie ma być wyjście. Pewnie będziecie pisali w komentarzach, jak można to później poprzestawiać. Od razu obiecuję, że będę brał wasze komentarze pod uwagę i razem, widzowie, to urządzimy, no bo skoro się zaangażowaliście w oglądanie i komentujecie, to jak najbardziej w podziękowaniu za aktywność tak zrobimy. Ja myślę, że tu powinno być wyjście do restauracji, bo to by był taki środek i tu jeszcze kawałek wyspy dorobimy. Z tym, że tu byśmy zrobili to teraz inaczej. Ja bym tu wstawił jeszcze jedną lodówkę, na razie jej nie wstawię, bo oszczędzamy. A, bo my lampy też dostaliśmy, słuchajcie. Niepotrzebnie lampy kupowałem, widzowie, ale jestem debil. Tak przymiarkowo na razie, żeby było miejsce na lodówkę, to tu by był zlew. I to byśmy jeszcze tu jakoś z taką, jakby to zamknęli, tylko... My nie mamy, moi drodzy, już tutaj więcej... szafek i na pewno by trzeba je kupić. Nie, czekajcie, a może mamy szafki? Nie, nie mamy w ekwipunku, już nic nie mamy, cholera. To czekajcie, meble? Nie, stanowiska? Lodówka 2000, nie wiem, czy tak bym chciał szaleć. Bo w sensie takim, że nie jest mi ta lodówka potrzebna. O, jest większa maszynka, ale to wolę dwie mniejsze. Szczerze, wolę dwie mniejsze maszynki niż jedna taka wielka. No to są jakieś tam, widzę, piece, nie wiem co do czego. To jest jakiś grill. To czym się różni ten grill od poprzedniego grilla? Bo ten opis tutaj jakby nie daje. Nie wiem, nie będę ryzykował na razie, widzowie.
Gdzieś tutaj się zamotałem. A, tu są jednak meble. To wiecie co? Wiecie co? Na razie... To my to zróbmy tak. Ja nie wiem, czy to na razie tak będzie działało. Może trochę szersze to wyjście. I wtedy... Tutaj narożnikową. Jeszcze nie wiem, co gdzie będzie stało. I jeszcze jedna szafka śmiało może... na przykład z dużą szufladą tu wlecieć. Nie wiem, co ten sam zlew by nam dał zabudowany, bo ten zlewo zmywak jest chyba lepszy. No to tu też wstawimy. Dobra, o. O to mi chodziło. O to mi chodziło, żeby to tak jakoś zabudować. Tu będą sobie stoliki. Czyli tu będziemy... Oj, ja robię. Tu będziemy też, moi drodzy, w ekwipunku jeszcze mamy... Ale mamy tylko dwie, więc będzie trzeba dokupić oczywiście. Trudno. To od razu meble, meble, meble. Stanowiska. Kurde, nie mogę się nigdy odnaleźć, gdzie to jest. Tu. A tu co to jest? Drewniana lada do wydawania potraw. To znaczy, że pewnie więcej pomieści, co? Kurczę, no. Byśmy musieli to wszystko, widzowie, w następnym razem sprawdzić. Zaróbmy coś. Powiem wam tak, zaróbmy coś. To trochę kijowo to tu wyszło, bo tak się nie zgrało, jakbym sobie tego życzył. Tak, tak trochę kijowo. Nie tak sobie to wyobrażałem. Ale na razie to zobaczymy. No i tutaj jakieś stoliki później się powstawia. Tu w zasadzie jedna szafka też jeszcze mogłaby być więcej, jakby brakowało. Ale to zaraz zobaczymy. I co teraz jeszcze byśmy tu zrobili, widzowie? To jest ogólnie trochę ciemno. Wiecie, skoro mamy w ekwipunku generalnie te lampy. Nie wiem, tak trochę kijowo to będzie wyglądać, ale... Może to też wpłynie, słuchajcie, na to, że będzie mi się lepiej te potrawy tutaj robiło, bo tak trochę tu ciemno. A nie chciałbym mieć tu ciemno. Później się najwyżej je posprzedaję. No nie wiem, jak dla mnie nic jaśniej się nie zrobiło, ale dobra. No i co? No i co? Czy to tak by miało sens? Teoretycznie sytuacja, której nie przemyślałem, to według mnie to powinno być tak, jak już by miało tak być. Lodówki nie muszą przecież stać koło zlewu, a z kolei szafka będzie od razu wygodniejsza, bo będzie blisko do wrzucania. Czyli tu jedną lodówkę potem można dostawić. Ale to zależy, czy ją kupimy, to jeszcze się zastanowimy. Miejsce na lodówkę jest. To będzie do zmywania. I teraz tak, co mamy z tych naszych tutaj gadżetów w ekwipunku? Mikrofala to myślę, że tutaj przy wejściu może sobie śmiało stać, bo będzie blisko, słuchajcie, od razu do... do wejścia. Frytki to bym dał sobie bliżej. No, tak chyba będzie, słuchajcie, całkiem gitarka, bo maszynka do mięsa może przecież być z boku. Na przykład tu. I wtedy tak. Na razie, słuchajcie, korzystamy z tego, co mamy. Rozumiem, że tamten grill pewnie jest większy i więcej pomieści, ale wiecie, no nie idziemy tak na razie na szaleństwo. No bo nas na to też gdzieś tak nie stać. Teoretycznie deski do noży mogłyby być dwie, ale... To już się zobaczy. Nie wiem, czy tu gdzieś deska do noży też nie powinna być, ale to zobaczymy. I następnie mieliśmy jeszcze, moi drodzy, do przypraw. No to przyprawy pewnie tu blisko grilla, nie? Gdzieś się pierdyknie. No co jest? Tutaj. I zostaje nam palnik gazowy. I ja myślę, moi drodzy, że zrobimy chyba taką sytuację, że dwa palniki gazowe będą. I wtedy dwa garnki i po sprawie, nie? To nam też, wiecie, troszkę myślę, że
tutaj sytuację ułatwi. Aha, bo jeszcze do kebaba, kurde, maszyna musi być gdzieś. Wiecie co, jak już tak zrobiłem, to to powinienem też... Myślę, że już też powinno być, to powinno być tak samo. Dobra, to wiecie co, ja myślę, że tak zrobimy. Troszeczkę to przestawimy wszystko. Inaczej. Było w sumie dobrze. Przyprawy, tylko potem nie będę mógł się pewnie połapać, bo z przyzwyczajenia polecę. Moi drodzy, ale przyprawy damy tu i teraz maszyna... Oj, znowu ciągle mi się, kurde, coś źle wciśnie. To nie jest, słuchajcie, tak łatwo to odtworzyć. Gdzie jest maszynka do kebaba? Tu jest. Czy jeszcze coś? Kurde, no coś tu ewidentnie nie trybi. Szkoda, że ja żałuję, widzowie, że nie można tej gry zapisywać, bo no to widzicie, coś takie rzeczy się dzieją, to już się zaczynam bać tego. Zobaczcie, jakieś takie dziwne tutaj sytuacje. Na upartego ta maszynka do kebaba może sobie stać tu. To tam będzie też miejsce na talerz ewentualny, bo to musi być wygodnie, tu będzie miejsce na talerz. Tu będą garnki, dobra, mamy to. Co dalej, moi drodzy, jeszcze w ekwipunku się znajduje? A, miejsce do tych. Pięknie, no to słuchajcie. Do tych szpikulców. Niech one sobie tu jak najbardziej wiszą, nawet nie wiem, czy bym ich potem więcej nie dokupił, szczerze mówiąc, moi drodzy, bo to tak, żeby było, ja wolę mieć, widzicie, w zapasie, święty spokój, się nie stresować, że się skończy. Oczywiście na początku nie możemy sobie na to pozwolić, ale jak widzicie, później takie inwestycjone zrobiłem i całkiem fajnie. Dobra. Co tu jeszcze mamy w ekwipunku? No są te wszystkie gadżety, jakieś kwiatki, stoliki, klimatyzację, no to klimatyzację możemy powiesić. Kwestia kosza na śmieci. Kurde, gdzie ten kosz na śmieci postawić? Nie wiem, na razie może tu gdzieś. O, może tu. Przy jedzeniu tak trochę kijowo, nie? Nie, no ciasno będzie kijowo z tym koszem na śmieci. Myślę, że przy wyjściu go postawimy tutaj. O, tutaj może sobie stać kosz na śmieci. Nie urządziłem tego tak, jakbym sobie tego życzył, jakby się ktoś pytał. Jeszcze nie. To jest szafka, którą chyba możemy sprzedać, bo ją też za coś dostaliśmy. Zobaczcie, moi drodzy. Aha, bo F jest sprzedaj. 1500 za szafeczkę dostaliśmy, więc spoko. I teraz tak. Klimatyzacja, no to... Nie wiem, na ile to daje, jeśli chodzi o jakąś... moi drodzy, tutaj, nie wiem, cenę potraw, ale zobaczymy. Na razie ją tak sobie tutaj dajemy, później się zobaczy, co dalej. Jeszcze się klimę jakieś pomontuje. Tu strasznie w ogóle wysoko jest. No i zostają nam stoliki. Ja się domyślam, że to są stoliki zewnętrzne. Najpierw może powkładajmy te stoliki. Też nie wiem, czy tu nie powinny potem być podwójne. No ale dobra, róbmy tak. Cyk. Na razie tego nie urządzimy jakoś super, na razie robimy przymiarkę, tylko najbardziej mnie przeraża, że jednak muszę dniówkę przelecieć, żeby to się zapisało, bo no ta gra nie jest zapisywalna niestety, nie? Nie ma czegoś takiego, że klikasz i masz save'a. No niestety. Dobra, to między tym kwiatki się wstawi, no spoko. No tutaj to raczej też chyba stoliki pojedyncze by musiały stać, bo myślę, że tu jest fajnie, żeby stały pojedyncze, bo raczej podwójny będzie za duży, aczkolwiek można, oj, można zrobić test i można sprawdzić, no wiecie, nic nie kosztuje sprawdzić, chociaż jakbym się uparł. Strasznie będzie się tu trochę podchodziło, myślę, ale spróbujmy testowo. Tylko ja obawiam się, że ja chyba kupuję. No właśnie, tak też myślałem, że kupowałem. A dobra, i tak nie zaszkodzi. Na razie zróbmy testowo, czy to tak tutaj te stoliki powinny stać podwójne.
Bo jeśli tak, to gdzie pojedyncze? I tak nam się podwójne stoliki już kończą. O kurde, to tu sporo miejsca. No to podwójne jeszcze mogą też stać gdzieś. Może przy samym środku powinny stać pojedyncze, czyli na przykład tutaj. Na razie wstawiamy to, co mamy, testujemy, widzowie. Przecież nie będziemy się tu, wiecie, szczypać z tym za dużo. Do równego to się później poustawia, bo wy mnie znacie i wiecie, że w tej kwestii no jestem troszkę perfekcjonistą i lubię mieć w miarę równo, jak coś urządzam, więc do tego dojdziemy momentu. Ktoś koło kosza na śmieci będzie siedział. A pewnie jeszcze trzeba coś podokupować, więc tu jeszcze przemyślimy, jak to sobie zrobić. Pewnie te pojedyncze by musiały być tu, a tu podwójne. No to już się zobaczy, jaki układ zrobimy. Jakby nie chcę tutaj też takiego robić, że się potem pomotam. No i co dalej? No to pewnie jest na zewnątrz, to teraz te nagrody wszystkie trzeba powiesić. No to ja myślę, że... Nie wiem, jak to tutaj... A my chyba też jakąś nagrodę dostaliśmy od tego Gałgana, który u nas ostatnio był. Nie wiem, czy ja ją odebrałem. Kwiatki nam jeszcze zostały, widzowie. No to kwiatki, no to tutaj. Nie jestem pewien, czy one mają tylko charakter dekoracyjny, czy te kwiatki faktycznie też wpływają na cenę. No bo jeśli wpływają na cenę, to mogę i więcej kwiatków, słuchajcie, powstawiać. Nie mam z tym żadnego problemu, no ale nie wiemy. Dowiemy się jeszcze. Sprawdzimy. Na razie wstawiamy to wszystko, co mieliśmy w poprzednim sklepie. Znaczy sklepie. W poprzednim lokalu. Tu już chyba nie wejdzie w kąt kwiatek. Ach. Na dworze? A, można na dworze kwiatka. Czekajcie. No i się coś mi tu... Coś mi się tutaj nie działa jak trzeba. Dobra. Muszę tutaj patrzeć, czy kupuję, czy ekwipunek biorę, bo... Jak można, słuchajcie, kwiatki na zewnątrz, to przecież weźmiemy. No wszystko mamy powstawiać, zobaczymy, co to da. Niech będzie szczególnie na dworze. Zobaczymy, na dworze jeszcze będziemy to urządzali. Ja domyślam się, że... I co, i to jest koniec? Aha, tu jest jeszcze. Domyślam się, że to są takie stoliki na zewnątrz. Nie wiem, chyba że nie. Meble, zaraz się przekonajmy. Widzowie. Bo tu cenowo, to tu są, kurde, ceny takie, że wiecie co. A nie, można też. Okej, można, to czekajcie. Może inaczej zrobimy tu. Można, słuchajcie, na zewnątrz normalne wstawiać. To tamten możemy sprzedać, bo nie szkoda nam kasy, widzowie. Powiem wam szczerze, to możemy sprzedać, bo... 5000 za to dostaniemy. To po co nam jakiś stolik szklany, jak zwykłe, nie? Na dworze na razie powstawiamy. Za 5000 sprzedane, to wiecie. 5 koła, słuchajcie, dostaliśmy za. Tu zrobimy na dworze trochę więcej przestrzeni, żeby mogły też jakieś kwiaty być. Jeszcze nie wiem, jak to zrobimy, zobaczymy. Żeby tak nie było też napchane jedno na drugim. Okej, no i tutaj faktycznie by mogły być te... Jeszcze parę pojedynczych. 11 tysięcy nam kasy zostało. No tak, bo sprzedaliśmy tamto coś, to kasy mamy nie najgorzej. Wiem, nie zastanawiałem się nad jakimś układem. Tak po prostu lecę, wiecie, intuicyjnie, nie? Kompletnie, widzowie, się nie zastanawiałem, jak to powinno wyglądać. Chociaż tutaj by się pewnie przydał podwójny stolik. Mi się też wydaje w końcówce. Ale to jeszcze, dobra, niech tak będzie, bo jest przynajmniej trochę tak...
nie jest tak napaćkane. No jestem ciekaw, to, tą dniówkę trzeba jedną i tak przelecieć i zobaczmy, co my mamy w tym pudle. I co? No i co? To się jakoś otwiera, to pudło? Widzowie, bo jest problem taki, że... Aha, że od razu wzięliśmy, dobra, rosół. Dobra. A tu woda leci cały czas? Czemu tu woda leci? A to się zakręca jakoś? Tak nie może lecieć woda, bo przecież kto za tą wodę zapłaci? Tylko, że nie wiem, to takie trochę bez sensu, widzowie, że... Że muszę F robić, żeby na wynos. I teraz co? No talerze muszę... Dobra, tu włożymy. Dziwne to troszkę, widzowie. Dziwne to troszkę. Że muszę ręcznie na wynos brać. Miska do mieszania. No robię weź i nie działa. Więc muszę na wynos brać, widzowie. No suchar kompletny, nie? Pojedynczo, słuchajcie, każdy produkt muszę. Miska na przykład i biorę na wynos. Miskę wziąłem, widzowie, na wynos. Czy wy to rozumiecie? Dobra, niech sobie tu na razie leży miska. Butelka keczupu, widzicie, wszystko ręcznie muszę. To mi się nie podoba troszkę. Ale już jest końcówka majonezu. A, bo to wzięło pewnie to, co mieliśmy... Okej, okay, moi drodzy, nóż do donera. To wzięło to, co mieliśmy po prostu na tym. Okej, okay. Cytryna, nie wiem co ta cytryna, czemu, gdzieś ją zostawiłem, czy co? I ostatnia rzecz, miska na zupę. Dobra. Ogarnęliśmy. No to słuchajcie, no to nie mamy wyjścia, trzeba próbnie restaurację otworzyć tak jak... A gdzie kelnerka się w ogóle podziała? Czy kelnerka się zwolniła? Jak to jest z personelem, widzowie? Nie, no jest kelnerka. Zastanowimy się, czy kogoś nie zatrudnić. Tu są jakieś jeszcze osiągnięcia? Nie ma żadnych osiągnięć więcej. Tego mamy, no to potem jest jakaś Elena, ale to... 20 hot dogów. Hamburger, o kurde, to jeszcze trochę mamy czasu. Dobra, no, nie, no po prostu trzeba zobaczyć to, co mamy. Słuchajcie, widzowie, więc tak. Pierwsze, co to jest kebab? Kebab, udka z kurczaka, zwykły kebab, menu. Po prostu to, co mamy przygotowane, jest doner kebab. No rosół też można dać, bo był garnek, albo i nie był. Zwykły kebab. I udka z kurczaka, no i pewnie frytki zwykłe też możemy dać. I dzisiaj będzie takie biedne sprzedawanie. Zaraz zobaczymy, czy coś jeszcze. Nie mamy nic więcej już gotowego. Także dzisiaj nie będziemy się tu, wiecie... Dzisiaj robimy to tak na odczepne, żeby tylko mi zapisało grę, bo... jakby kompletnie nie chcę tutaj... Pierdzielić, no ewentualnie, słuchajcie, zostały nam właśnie same frytki. Aha, bo ja teraz z przyzwyczajenia idę po talerz tam, nie? Jak widzicie. Przyzwyczajenia idę tam po talerz. Będzie pieczony ketchup, pieczony majonez. Ewentualnie jednego kebaba, słuchajcie, zwykłego możemy nabić, bo... Dobra, dobra, tam. Kebaba możemy nabić, bo jak widzicie, mamy jeszcze trochę mięsa w misce, to ewentualnie jeszcze możemy go nabić. Ale to wszystko. Cztery potrawy, ewentualnie rosół. Widzowie, tu jest rosół? Ja teraz widział. Jest pusto, tu jest rosół. Nie będę, słuchajcie, tutaj jakby się... Ale tak dziwnie, bo tak ciemno tu jest, więc trochę na pewno gorzej się... gorzej się tu na pewno, widzowie, pracuje w tej restauracji niż poprzedniej. Na pewno jest więcej przestrzeni, zobaczymy jak to będzie z klientami. Dobra, coś tam ciągle brakuje w tym kebabie, ja nie wiem. Nie wiem o co, come on. Serio.
No i co? Nalaliśmy rosół? Nalaliśmy rosół, którego nie ma, tak? Aha, to rosół będzie trzeba raczej wyrzucić z tej... Nie no, widzowie, nie ma opcji, nie będę rosołu gotował. Nie. Robimy na odczepne totalnie. Frytki to, ale dobrze, chyba można menu, słuchajcie, zmienić i to jest fajne, że menu, zobaczcie, że możecie zmienić zanim otworzycie restaurację, czyli tak o. No dobra, 15-19 klientów, ale czemu tylko gości 15-19, a tam już mieliśmy 40? To jakbyśmy na nowo zaczynali z restauracją, widzowie? Dobra, no nie będę się, słuchajcie, bawił w to wszystko teraz. Tu trzeba urządzić tą restaurację. Ja muszę przemyśleć, jak ją urządzić. Zobaczmy, czy to nie ma też wpływu, słuchajcie, bo zobaczcie, że te statuetki pozdejmowałem. I ja się teraz zastanawiam, czy czasem te statuetki nie mają znaczenia. Naprawdę się tak jakoś dziwnie nad tym zastanawiam teraz. Nie widzę, żeby miało to jakieś znaczenie. Tutaj sobie wstawimy tego kurczoka, czy to jest tak olbrzymie, tak wielkie. Nie widzę, żeby te statuetki miały jakieś znaczenie. No dobra, no otwieramy bajzel, słuchajcie, no trzeba zobaczyć, co tu się zadzieje. Ej, ale jak się restauracja otwiera, widzowie? Czy wy to widzicie, że nie da się tu restauracji teraz otworzyć? Coś się znowu przy... O, bo się coś przywiesiło. No nie. Zobaczcie, coś się przywiesiło. Może teraz? Uff, dobra. Trochę się przywiesza niestety, nie? Na dworze miejsca mamy dużo. No mogę tu jakieś kwiatki pokupować, coś, no ale to bym myślę, że na następny odcinek zostawimy. Ja to po prostu robię w taki sposób, żeby teraz mi to zapisało grę. To bym może też troszkę jakoś inaczej zrobił, że tutaj trochę bym to przesunął, żeby było równo, no ale to może już pocackam się i po prostu pokażę wam poza odcinkiem, jak to zrobiłem, bo to będę musiał się trochę pobawić, żeby to równo jakoś poustawiać. Wiecie, że to nie będzie takie proste. Szuflady wszędzie są puste, a były... A nie, nie są puste, dobrze, bo mieliśmy węgiel przecież w szufladach, a tu jest oliwa, dobra. Czyli nas nie okradli, czyli wszystko super. Dobra. Zobaczymy, no może nowe meble się kupi, jak one nie są takie drogie. W sumie tak z ciekawości zobaczę, zależy jaki utarg. Ja to sobie przelecę, słuchajcie, zobaczę. No bo 400, a 200 kosztują normalnie. No mogę kupić te 400, te szafki. Wyglądają całkiem ciekawie, słuchajcie, te czerwone. Te czerwone bym kupił. Białych już nie, no bo wiadomo, ale te czerwone bym kupił. Jestem ciekaw, co by się stało, jakby taki zlewozmywak kupić. Zlewozmywarka jakaś. Tylko ona się... A, bo tu też można kolory wybrać. Ale nie, ja myślę, że czerwone bym kupił. Tak jakoś naturalnie wyglądają. Ciemnych bym nie brał. No zobaczymy jeszcze. Zobaczymy. W stanowiskach to mamy mikrofale, mamy to. To nie wiem, co to jest. Pionowy stojak na przyprawy. Aha, no ale to nie potrzebujemy. A czy w sumie by mniej miejsca zajmował, ale nie za takie pieniądze. A już się coś skończyło. Tutaj w zasadzie wszystko mamy. Jedynie co mnie ciekawi, to czym się różni to. No i jedno może na próbę, słuchajcie, kupimy. Czym się różni ta szafka? Na próbę po prostu. Piec elektryczny. Komora na grillowanie. To mnie ciekawi, słuchajcie, ten grill. Tak go sobie... A, bo możemy go porównać. No jest większy na pewno od tego. Wiecie co, to grill kupimy w tym odcinku. Niech będzie. Dobra, widzowie, niech tak będzie. Niech tak będzie. Kupimy duży grill, porządny. Tamten już się wysłużył, można przyjąć, prawda? Także kupimy porządny grill. Stać nas w zasadzie na to. Tylko nie wiem, jak go tu ustawić. Kurczę, no można by go tak też ustawić, ale coś tu nie chcę. Pewnie przez ten nóż, wiecie co? Przez ten nóż do donera pewnie nie chcę wejść. Albo dlatego, że krzywo wszystko stoi. Wydaje mi się, że będzie spoko, jeśli chodzi o ten grill.
Większy grill to zobaczcie ile, o zobaczcie to będzie fajne, bo ile, a mogę go odwrotnie? Nie mogę. Kurczę, tak bym chciał. Jego nie można z ukosa wstawić, a nie, trochę można, ale czy tam jakby jest mi potrzebne wstawianie z ukosa tego grilla? Ja mogę to, słuchajcie, grillować tak tu. No jest większy ten grill. Nie, to na pewno jest większy. I wtedy ta deska od biedy może... Zaraz możemy to jakoś ogarnąć, jak to ustawić. Doner to i tak jest rzadko używany, więc doner musi być z boku. Tu bym się zastanowił z tą deską do krojenia, słuchajcie, że... Tą deskę do krojenia bym tutaj... Kurde, żeby mi wygodnie było. Tu talerze można jakieś... A przyprawy są tu. Już sam nie wiem teraz. Zgłupiałem. Muszę to sobie przemyśleć, jak to ustawić. Pokażę wam w następnym odcinku, jak to przekminiłem, bo jakby no nie mam tutaj w tej chwili jakoś specjalnie, słuchajcie, pomysłów, jak to poustawiać. Widzicie, ludzie już za jedzeniem czekają. No ta szafka generalnie jest po prostu ładniejsza. Zresztą aż tak bardzo. A czy ona się czymś różni? Nie mam pojęcia, czy ona się czymś różni, że jakoś może pojemnością, bo ma szuflady, ale tamta też ma szuflady, więc jakby nie wiem, czy to coś tu zmienia. Dobra, niech się kończy ten dzień, bo chcę zapisać. O, już jest noc, także... A na dwór ktoś wychodził, czy nie? Czy ja to muszę im otworzyć? Nikogo nie było na dworze. Czyli to coś nie do końca działa na dworze. Nie wiem, dlaczego ludzie na dwór nie wychodzili. Jeszcze taka ciekawostka. No dobra, no słuchajcie, przemyślę jeszcze, jak to urządzić, bo tu jest za duży plac, tu też trzeba jakieś podwójne stoliki wstawić. Muszę to przemyśleć, jakoś to fajnie poukładać, żeby było równo, bo mnie to też drzaźnie, jak tutaj jest, wiecie, krzywo, także myślę, że na dzisiaj odcinek, temat odcinka, słuchajcie, wyczerpaliśmy. Zamykamy kram. Ja to muszę sobie wszystko przemyśleć. W każdym razie 11 tysięcy... Pewnie będzie trzeba bank spłacić ratę. Nie, nie trzeba nic spłacić. No zaraz się okaże, że kredyt spłacimy. Muszę się nauczyć do domu wracać. No zobaczymy, moi drodzy. Przemyślę, jak to. Ja na pewno, mając taką kasę, bym kupił jeszcze jedną lodówkę, powiem wam szczerze. I nawet może to dzisiaj zrobimy. Kupiłbym jeszcze jedną lodówkę, żeby te posiłki, które są gotowe do podgrzania, żeby one mogły sobie być w lodówce. Że w jednej by były, no od razu to zrobimy. Jak widzicie, jestem troszkę niezdecydowany, wiem. Powiecie, że jestem niezdecydowany, przyznaję się, trochę jestem. Tu są jeszcze jakieś inne lodówki, natomiast co nam da średnia zamrażarka, czy duża zamrażarka? Nie, no bez sensu moim zdaniem. Kształtowo mi lodówka najbardziej, słuchajcie, odpowiada. Wiecie, jeśli chodzi o lodówkę, to mi to najbardziej jakoś odpowiada. Nie chcę tutaj ten. No może te noże jeszcze tutaj przesuniemy, te na donery. Też bym je kupił, bo... Może być tak, że będzie więcej. O, proszę. Dobra, i wiecie co, może jeden jeszcze na noże tutaj też by się przydał gdzieś. Ale czy to z drugiej strony mi coś da? Ja tutaj sobie, no nie, tutaj do talerzy musi być miejsce. Że gotowe jedzenie będziemy tutaj stawiali. Tu musi być trochę miejsca, także frytkownica generalnie, no tak to musi być, że tutaj będą talerze. To z przyprawami mi średnio pasuje i ta kuchenka też tak... Przemyślę to. Widzicie, jestem teraz trochę niezdecydowany, chociaż powiem wam jedno. Moi drodzy, maszynkę do... Słuchajcie. Maszynkę do mielenia mięsa tak rzadko używamy, prawda, że ona może sobie stać po prostu na drugiej stronie i tu ją, bo ją rzadko używamy. Ona po prostu jest to pic na wodę fotomontaż. I myślę, że w tej sytuacji, zobaczcie, ile będzie fajniej. Tu mamy duży blat, gdzie będziemy mogli te potrawy sobie wstawiać i do mikrofali wkładać. Muszę pomyśleć jeszcze z tym grillem, bo ja bym go... Kurczę, nie wiem, czy bym go... Tego donera może bym dał tam w narożnik, a ten grill bardziej tu. Tu by mi się wygodniej smażyło, ale z drugiej strony tak też można wrzucać.
A przetestujmy, stracimy na koniec dnia, widzowie, trochę grilla. Powiedzmy, że no, koszty to trzeba wliczyć. Zobaczmy, jak to będzie dziać. Ej, powrotem. Tu mamy akurat sobie, słuchajcie, antrykot. Nie no, o wiele większe to, widzowie, jest. To jest o wiele większe, moi drodzy. Patrzcie, to można upiec, bo generalnie się nic nie stanie. Patrzcie, no tu jest petarda w tym momencie. Zobaczcie, ile możemy jedzenia od razu robić więcej. No, petarda jest, moi drodzy, petarda. 100 razy lepszy ten grill, także myślę, że warto, że go kupiliśmy. Bo będzie można, zobaczcie, warzywka w międzyczasie będzie można też... Nie? Zobaczcie, pięknie. Pięknie, no. Podoba mi się. Także z grillem to był, strzał w dziesiątkę. No tak sobie po prostu ugrillowałem, co tam się będę szczypał, nie? No, fajnie. Bardzo mi się podoba to. Także z grillem był dobry pomysł. Ja muszę tylko pomyśleć, jak to sobie urządzić. No tutaj miejsca tyle mi wystarczy, więcej nie potrzebuję, więc ciasnota nie jest. No pomyślę, żeby może te szafki zmienić, żeby też było to dla mnie przyjemne dla oka. Czy bym obmalował teraz tą restaurację w środku? Raczej odpowiedź brzmi, że nie. Tym bardziej, że kasy też dużo nie mamy. No lodówkę jedną dokupiliśmy, spoko. Czy szafka jeszcze jedna na naczynia, to nie wiem. Co do tego zlewu, czy taki... Tylko obawiam się, że tylko w tym można naczynia myć, a chyba nie. W tej standardowej, zabudowanej, to chyba nie. Od biedy ten zlew mógłby być tutaj też. No ale tu znowu taka dziura. No nie wiem w sumie, czy to przedłużenie jest aż tak potrzebne tutaj. O kawałek na pewno, bo maszynka do mięsa musi gdzieś stać, nie? Którą będziemy rzadko używali, ale musi gdzieś stać. Dobra, zobaczę, przemyślę. Tak wiem, jestem niezdecydowany. Na pewno muszą być, słuchajcie, tutaj te dwie kuchenki, chociaż nic nie stoi na przeszkodzie, słuchajcie, żeby nam się zupy nie myliły. Kto powiedział, że jedna jakby kuchenka na zupy nie może być tu? Tu może być kąt do zupy i zobaczcie, nam się w tym momencie trochę może sprawa też... O, kto powiedział, że te garnki nie mogą być tu? Tak się przyzwyczaiłem, poza tym tam są te na kebaba, te drągale. O, zobaczcie, i tu mogą sobie zupy być robione, to wtedy w ogóle ten nóż do donera to też by mógł mieć jakiś, kurczę, stojak. Nie wiem, czy dostojak na noże. No, wtedy kebab, wiecie, znaczy tutaj tak to trochę kijowo, bo nie weźmiemy, ale trochę można przesunąć. Sam grill myślę, że też by można ociupinkę przesunąć. Wtedy. O, widzicie, widzowie, tak będzie mi chyba wygodniej, powiem wam szczerze. Nie wiem, czy z narożnika, bo żebyśmy też nie tracili miejsca, powiem. Tam nie chciałbym miejsca za dużo tu tracić. Chciałbym tą szafkę po prostu wykorzystać bardzo... Nie wiem, czy tak krzywo bym aż chciał. No, może dlatego, że jestem przyzwyczajony już. Tak by na pewno lepiej ten grill wyglądał. I kebab może sobie wtedy tu stać, on nie przeszkadza. Chociaż ja nie wiem, czy właśnie kebaba by mnie nie przesunął, wiecie co, bardziej. A wiecie dlaczego przesuniemy kebaba, moi drodzy? Dlatego, żeby tu było też miejsce na talerz, bo jak widzicie, ja ciągle gdzieś talerze ustawiam. Więc to też nie stoi na przeszkodzie, żeby kebab sobie był tu, o. Myślę, że perfekto będzie. I tu jest miejsce na talerz. No to wtedy tak, to wracamy z przyprawami tutaj. Śmiało te przyprawy mogą sobie tu stać. Nic nie stoi tutaj, wiecie, na przeszkodzie. Już. Jeden ketchup będzie wtedy tutaj z musztardą, a drugi będzie przy samej mikrofali, jak robimy... No i tą deskę wtedy, słuchajcie, do krojenia, żeby na pewno to miało ręce i nogi i nie przeszkadzało, deska się przesunie i wtedy nie wiem, czy też tej brzydkownicy nie przesuniemy. Gitarka, od razu lepiej.
bo ja patrzę pod kątem praktyczności, że wiecie, ja tutaj sobie postawię jakiś talerz i cyk, cyk, od razu na grilla, nie? I z grilla od razu na talerz, tu drugi talerz. Tylko oczywiście muszę mieć równe meble. Myślę, że wymienimy, słuchajcie, te meble, zobaczymy. Nie wiem, ile mnie to będzie kosztowało. Idę zapisać, słuchajcie, grę, żegnając się z wami, także bardzo mi miło, widzowie, że to oglądacie. Będę bardzo, ale to bardzo wdzięczny, jak zostawicie łapkę w górę, komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów. Dajcie śmiało znać, co waszym zdaniem mógłbym tutaj w tej restauracji naszej zmienić, poprawić, tak? Jeśli chodzi o ewentualne urządzenie, przy czym ja i tak poza odcinkiem będę starał się trochę coś tam zrobić. Tu mi się jeszcze szaszłyki z wątróbki odblokowały. Ja w ogóle nie byłem, słuchajcie, patrzeć w mięsnym, ale to zrobimy na początku następnego odcinka. Trzymamy się zasady, że robimy kebabownię. Jestem ciekaw troszkę tego hot doga. Trzymamy się, słuchajcie, zasady, że robimy kebabownię. Ciasteczka to ja pierdzielę, nie będę żadnych ciasteczek sprzedawał. Bo jakby, no nie będziemy tu cukierni otwierali. Zobaczymy, co tam dalej będzie. Także to tyle chyba, moi drodzy, w tym odcinku. Idziemy spać. Nie ma tu nawet dnia. Nawet nie ma co, słuchajcie, dnia, jeśli chodzi o zarobki porównywać, bo to po prostu nie mieliśmy czego tutaj sprzedawać. Także nawet ile z... A, zarobki, bo mi... Słuchajcie, kredyt mi wliczyło w zarobki, nie? Widzowie, kredyt mi wliczyło w zarobki. No niestety, także nie są zarobki 31 tysięcy, tylko są o wiele mniejsze. Dobra, no to tyle, moi drodzy, 15 dań podanych. Czyli nie zarobiłem 25 tysięcy, a było 31, no to zarobiliśmy 6. No wiadomo, że mało, bo... O, odblokowało się coś. No tak, ale i tak jak wyjdę, to mi to ucieknie. Dobra, widzowie, żegnam się z wami. Ja sobie ten dzień właśnie może przelecę, żeby tutaj pourządzać to wszystko i pokazać wam w następnym odcinku, jak pozmieniałem meble. Także trzymajcie się, do następnego. Cześć!